Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Tak jak mówiłem, pod buraki będzie test agregatu bezorkowego. Może nie taki test, jak to najczęściej bywa na dużych kanałach na YouTube, gdzie dealerzy dają maszyny. Ja po prostu testuję maszynę, którą pożyczyłem od kolegi. Maszyna jest prawie nowa, bo w marcu tego roku kupił ją jako nową. No może od razu powiem, co to jest. To jest Pottinger Synchro 3-metrowy. Zaraz wam wyjdę, pokażę, jak to wygląda, ale to nie wszystko, bo do tego testu plan był ambitny, żeby zapiąć mojego 6610. No ale przewidywałem, że tak się skończy. Praktycznie na podniesieniu maszyny się skończyło, bo w polu w ogóle nie ruszył nawet metra. No i tutaj użyczył mi kolega właśnie, dzięki uprzejmości jego, właściciel maszyny, tego Pottingera, John Deere 6170M, którym mam przyjemność teraz jechać. Jakaś tu kontrolka miga, ale to podobno tak ma być. Nie, no jakiś błąd wyskoczył, ale to nic poważnego. W każdym razie 6170M, ciągnik, nawet nie wiem dokładnie, z 16 roku albo z 15. I coś koło 5000, ma, no 1000 rocznie robi, nawet troszkę ponad 1000 godzin. Co do samego ciągnika, no wiadomo, no MK6 każdy chyba, kto jest zainteresowany, kojarzy, nie jest to żadna nowość, tak? Ja też jakby w polu robię pierwszy raz z tym ciągnikiem, ale miałem okazję kiedyś tam w transporcie pomóc koledze, więc jeździłem. Jakie moje odczucia w porównaniu do 6610? Przede wszystkim w 6610 mam miękkomość, tutaj też, także bardzo podobnie to pracuje, ale tu jest dodatkowa amortyzacja kabiny, a w 10 nie było amortyzacji, więc tu jest duża różnica na plus co do komfortu. Półbiegi elektryczne, skrzynia Power Quad, tak jak u mnie, tu jest bez zmian. Półbiegi, wiadomo, no, w joysticku, ale i tutaj w przycisku, to jest tak samo jak u mnie. Gaz ręczny, załączenie napędu po prostu w innym miejscu, ale wszystko jest bardzo podobnie. No moc jest inna, tak? No jednak 170 koni to nie jest tam te 115. Na pewno nie jest tak skrętny jak 6610. Wiadomo, tu jest bardziej masywny ten ciągnik. Także na uwrociach praktycznie jak robię mały poprzeczniak, to na dwa razy zawracam. No i co poza tym? No wiadomo, jest komputer pokładowy, pokazuje nam spalanie na ten moment przy takiej pracy. Spala nam 12,8 litra na godzinę, nie na hektar, tylko na godzinę. A jeżdżę z prędkością 8 teraz, około 8 na godzinę. Jakie wyjdzie łączne spalanie, tu jest działka 9 hektarów, to no zobaczę, na koniec będę tankował. Ogólnie tu mi pokazuje, jest spalone od zerowania licznika 923 litry. Jak nie kasowałem, bo nie wiem, czy tam kolega sobie liczy, czy nie, w każdym razie 899 dokładnie było, jak wziąłem ciągnik dzisiaj, także no można przyjąć 900 litrów, tak jak dojechałem na pole i tak dalej, więc zobaczymy, ile mi tutaj spali na te 9 hektarów. Zaraz wam wyjdę, pokażę, jak idzie ta robota, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, czy można lepiej, zaraz wszystko powiem. A mówię, co do samego ciągnika, no odczucia fajne, jednak 170 koni to nie jest 115, zupełnie ten ciągnik sobie inaczej radzi z taką maszyną, chociaż nie ma co ukrywać, zaraz wam pokażę, musieliśmy małą modyfikację wprowadzić w agregacie, bo nie dawał rady, można powiedzieć, tak, czyli jeszcze jednak tej mocy mało, tym bardziej na takiej działce, bo to jest działka, gdzie górki są takie dość mocno gliniaste, jak tutaj na moje możliwości, na moje tereny. Także powiem wam, w tym momencie do tej maszyny pasowałoby jeszcze więcej mocy, szczególnie żeby to na głęboko zrobić. W ogóle, dlaczego chciałem tym agregatem zrobić? Przede wszystkim, jak wiecie, ci, którzy śledzą, tutaj była facelia zasiana na poplon, co zresztą jeszcze widać, i około 30 ton plus minus rozrzucone obornika indyczego. Mieszam to teraz pod burak cukrowy, tak? Chciałbym, znaczy tą działkę, tak jak mówię, mam 3 lata w dzierżawie od 3 sezonów. No ja tutaj nie orzę, aczkolwiek no poprzednio było namiętnie rokrocznie orane. No i nie ma się co oszukiwać, jest dość, no to jest dość po prostu. Jest podeszła późna, z którą trzeba jakoś tam trzeba jej zaradzić.
Nie mam póki co Głębosza, chociaż aż się prosi, żeby go mieć. Zresztą uważam, że troszkę ciągnik mam przysłaby do Głębosza, bo ten 6610, no wiecie, no brakuje trochę koni do takich maszyn, nie ma się co oszukiwać. No i tu zrobiliśmy taką małą modyfikację z kolegą Maćkiem, który u siebie zresztą też tak robił, nawet jeszcze wczoraj, pod buraki. Zaraz wam to pokażę, jest odkręcone. Ogólnie agregat ten to jest 3-belkowa maszyna i ma 10 łap. 4 łapy są odkręcone, czyli zostaje 6 łap. Ktoś powie, a za rzadko. No, jest to rzadko, zaraz wam wyjdę, pokażę jak to wygląda, ale mam możliwość wsadzenia go głęboko. Teraz zapytacie, jak głęboko. Ogólnie jak przyjechałem, Maciek tam robił wczoraj u siebie na takich piaskowatych ziemiach na 45 cm. Ja mówię, no ambitnie. No i rzeczywiście na piasku od końca pola z drugiej strony szło, ale na glinie już nie bardzo, tak? Zszedłem do pierwszego półbiegu, jeżdżę na C, ogólnie C2, tak? Drugi półbieg, zszedłem do pierwszego półbiegu, 6 na godzinę. Dodatkowo jest obornik, na glinie poślizg plus obornik. Wiecie, to ta praca, no bardzo wolno to szło. Nie było tego efektu, tak? Takiego mieszania. Może zaraz wam wyjdę, pokażę, bo tu sama gadka się kręci, a nie pokazałem wam, jak to wszystko wygląda. Trochę wieje, ale to nic, zaraz wyjdę. Pokażę wam, jak tą maszynę ustawiliśmy. No, dźwięk silnika tutaj tych szóstek to jest poezja moim zdaniem. Może już nie tak jak w serii 10 czy 20, ale też fajnie. Zobaczcie. No, jaka ta maszyna jest? Myślę, że większość ją zna, to nie jest żadna nowość. Synchro 3030, tak? Czyli 3-metrowy agregat do uprawy bezorkowej. I tak, zdjęliśmy 4 łapy, zostało 6 łap. Według skali, teraz, bo wypłyciłem, teraz robimy na 25 cm. Tutaj akurat ojciec przywiózł mi młotek, bo nie mogłem ręcznie przestawić tego i miarkę, bo nie mam tego takiego, nie wiem, no, pręta, tak, z miarką do mierzenia. I sprawdzaliśmy, około 30 cm jest w kilku miejscach, także na pewno jest na te 30 cm. To jest taka głębokość, gdzie tutaj rwą się takie kluchy. No tu akurat jeszcze nie wjechałem na górkę, nie ma aż takiej gliny, no ale widać, no rwą się takie kluski, to się rozbija w ręku, tak. Ogólnie ten wał też robi fajną robotę. Zobaczcie, jak wygląda pole. Ktoś powie, że jest nierówno, jest bałagan. Okej, zgadzam się z tym. Nie jest równo, jest bałagan. Ale zobaczcie, cel, czyli wymieszanie obornika i głębsze spulchnienie ziemi jest osiągnięty tutaj, tak? Wiadomo, gdzieś tam się pojedyncze jakieś kawałki obornika trafiają, ale zobaczcie, w większości, o, tutaj jest kawałek obornika, ale tak, to są jakieś resztki ścierniska, jest przemieszana facelia. Uważam, że to tutaj wystarczy i na zimę tak to zostawiam, tak? Są takie rowki, nie jest idealnie, tym bardziej, że jest 6 łap, a nie 10, ale uważam, że to jest ok, bo jeżeli będzie mróz, wiadomo, on działa strukturotwórczo, będzie miał możliwość wgłębnego działania, że tak powiem. No i jeżeli będzie śnieg, na co też liczę, liczę na to, że w takich rowkach będzie gdzieś tam woda potem sobie drenowała. I co wam chcę jeszcze pokazać? A, może przejdę jeszcze do tego kultywatora. Sorry, że idę tak troszkę tyłem, trochę bokiem, ale strasznie wieje. Nie wiem, jak to będzie słychać. Zobaczcie, jak to wygląda. No, myślę, że ciągnik się fajnie prezentuje. Ta maszyna, myślę, że jest do niego w sam raz, wcale nie za mała. Mimo, że ma 3 metry, a ciągnik 170 koni. Bo tak jak mówię, no w piasku to można się bawić i 4-metrową maszyną pewnie, ale no, jak jest troszkę sztywniejsza ziemia, no to niestety, ale trzyma, tak? Deflektorów w ogóle nie rozkładam, wiadomo, to nie jest jakaś tam uprawa pod siew, także tutaj mi nie zależy, żeby było jakoś bardzo równo. Zastanawiałem się jeszcze, zobaczcie, tego obornika jest sporo, także on miesza fajnie. Zastanawiałem się, może kurde, mówię, wjadę talerzówką, będzie równiej, będzie ładnie, ale sobie mówię, z drugiej strony to nie ma być ładnie dla oka, ma być fajnie zrobione. Wydaje mi się, że tutaj jest zbędny zabieg teraz talerzówką, a wiosną oczywiście tak, przed siewem, tak? No i co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego kultywatora. Ten wał jest ciężki, nie wiem ile on waży, ale on robi naprawdę mega robotę, bo zobaczcie, tutaj odjęte są też talerze rozgarniające. No i nie ma się co ukrywać, tutaj te całe grządziele rwą takie kluchy z gliny, tak? No i ten wał naprawdę robi robotę, tak? Ja wiem, że on jest ciężki i tak dalej, ale kurczę, jakbym miał taki wał w talerzówce, tak sobie teraz myślę, to byłoby idealnie. On fajnie zagęszcza, rozwala wszystkie bryły. No i
nie wiem, no zobaczcie, tu jest glina, fakt, że ma jakieś tam skrobaki, ale on się wcale mocno, nawet pod skrobakami nie oblepia, tak? Mimo, że no nie jest sucho u nas, tak? Jednak sporo wody spadło na glinie, wiadomo, to wszystko się... Może nie jest tu taka glina, że garki można lepić, no ale jest taka glinkowata ziemia. Dobra, ja wsiadam i jadę, bo no jest co robić, jest jeszcze parę hektarów. Tak jak mówię, będę jeszcze prawdopodobnie chciał zrobić tą maszyną tak dla porównania ze wszystkimi łapami, jak to będzie szło. Po kukurydzy i pod kukurydzę, tylko tam właśnie wczoraj mulczowałem, będę jeszcze rozsiewał wapno i wtedy tam jest piasek ogólnie. I chcę zobaczyć, jak będzie sobie radził ten sprzęt po prostu na lekkiej ziemi, ale... z 10 łapami w uprawie na głęboko, tak? No i tak to wygląda, no oczywiście tak jak mówię, no 6-6-10 tutaj nie miał żadnych szans. Tak jak mówię, tutaj te 170 koni ma co robić w takiej uprawie, a nie mowa o 115, tak? Także no, tak to działa. No co do samego ciągnika, tak jak mówię, no bardzo, bardzo fajny. Nie ukrywam, że... Znaczy no, chciałbym, nie chciałbym. No przydałby się, tak? Jeżeli ja teraz w ogóle nie używam pługa praktycznie. No nie praktycznie, tak jest. I tylko w tej uprawie bezorkowej w miarę to jakoś na ten moment wychodzi. To nie ukrywam, że ten 6610 zrobił się przymały jako główny ciągnik. No ale zobaczymy, no jakieś tam inne inwestycje są w planie. Na razie nic nie będę mówił. Zobaczymy, co przyszły rok pokaże. Ale może jakieś 70-80, 70 nawet 700. No ale wolałbym dziesiątkę. Przydałby mi się taki sprzęt do tych ciężkich prac, bo jednak, no mówię, taki synkro robi robotę, nie ma się co oszukiwać. No ale tutaj musi być moc. 115 koni to uważam, że nie warto w ogóle podjeżdżać, tak? To można go przetransportować gdzieś, w sensie podnieść i przewieźć, ale nie żeby robić nim w polu. Nie wiem, być może na 6 klasie by szła ta robota, ale wiecie, no na piasku to jak to niektórzy mówią, patykiem się ruszy i też jest zrobione. A tutaj, no tu akurat gdzie teraz jestem, jest trzecia B, tak? I taka glinka, no dość ciężka gleba, mówię, no może nie jest jakaś straszna, mega glina, ale tu jest taka zwięzła, zbita, no i tu jest podeszwa późna, nie ma się co oszukiwać. Tutaj aż się prosiło o głęboszowanie, no i dlatego chciałem tak głębiej uprawić, czekałem, aż kolega będzie miał wolny ten zestaw. Głębiej pod buraki. Myślę, że burak powinien się odwdzięczyć za taką uprawę. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłym roku. Ktoś powie, mogłeś zaorać bez zabawy, byłoby ładnie i tak dalej. Mogłem, oczywiście, że tak. Ale tak jak mówię, odchodzę już, odszedłem, można powiedzieć, od orki i jeżeli nie będę widział spadku plonu, to do tej orki póki co nie wrócę, tak? Co jeszcze? Póki co wiem, że na kanale nie ma ani podsumowania z kukurydzy, ani z buraka. Zbieram się do tego jak sójka za morze, no ale w końcu może wrzucę. W każdym razie odnośnie buraków, jak wiecie, miałem niecałe tam 2 hektary, 1,80 hektar w bezorce i przez miedzę było ponad 8 hektarów w uprawie konwencjonalnej, orkowo. No i powiem tak, nie chcę mówić, że tutaj wyszły super wyniki, tu wyszły dużo gorsze, tylko ze względu na rodzaj uprawy. Ale słuchajcie, gdyby na orce wyszedł lepszy wynik, bądź porównywalny, to ja tutaj mam pług i tutaj naprawdę wjechałbym i zaorał, bo zaorać 9 hektarów w kawałku praktycznie to nie jest żaden wyczyn, tak? Ale uważam, że znacznie lepsze efekty, przynajmniej u mnie, nie mówię, że tak jest u wszystkich, wychodzą w uprawie bezorkowej w przypadku buraka cukrowego, z tym, że musi być głęboko spulchnione. Wiem, że tymi słowami nie odkryję Ameryki, ale tak jest, ja się o tym przekonałem w tym roku. Ubiegłe lata też namiętnie orałem pod buraki, bo orka pod buraki to tam, wiecie, musi być i piękna i w ogóle wygłaskane pole. Widzę, że to można sobie między bajki włożyć. U mnie się to w ogóle nie potwierdziło. Plon był zupełnie inny. O czym nie chcę w tym momencie mówić, powiem w podsumowaniu, jak to wszystko wyszło. Dobra, nie będę zanudzał, bo widzę, że już jest sporo czasu. Widzicie, czym robię, nie powiem, praca bardzo fajna, przyjemna, komfortowa. Tak jak mówię, poinformuję, jakie wyszło spalanie na koniec, sam jestem ciekaw. I tyle, trzymajcie się, zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Uprawa, doprawianie wiosenne tej działki, tego pola. Na razie, ja się odwracam, koniec pola. Trzymajcie się i cześć!